Hej, witam Was gorąco. W sumie witamy Was razem z moją asystentką. Dzisiaj wyciągnęłam fiołki afrykańskie, o których chciałam Wam co nieco opowiedzieć, w sumie o ich uprawie. Jeden z tych moich fiołków afrykańskich akurat pięknie zakwita, drugi dopiero zaczyna kwitnąć. Jak widać, ma tutaj pączki. I właśnie chciałam się podzielić moimi obserwacjami i doświadczeniem w uprawie tych przepięknych kwiatów, bo ja na przykład bardzo uwielbiam fiołki afrykańskie, ja uwielbiam w ogóle kwitnące rośliny i dlatego od lat w sumie zajmuję się też uprawą fiołków afrykańskich, no i storczyków i właśnie takich roślin głównie kwitnących. Zacznę więc od zakupu. Jeżeli chcesz zakupić fiołka afrykańskiego, to pamiętaj, żeby był on zdrowy, żeby miał zdrowe, jędrne liście, żeby te liście nie miały jakichś brązowych plam, ponieważ może przypamiętać się wówczas choroba grzybowa, a fiołki afrykańskie są bardzo na nią podatne i to trzeba mieć na uwadze. Te moje fiołki, jak widać, są zdrowe, prawda? Ale czasami jakiś tam listek uschnie i na przykład taki uschnięty listek z powodzeniem odchodzi. Nie trzeba go nawet zbyt mocno ciągnąć, ani obcinać nożyczkami. Po prostu jak już całkowicie zaschnie, to go można sobie oberwać. Oczywiście ja nigdy nie usuwam liści żywych, dopiero jak całkiem zmartwieją, ale w przypadku tych moich to akurat zdarza się rzadko. Jak widać, mają jędrne liście, zdrowe liście i właśnie tak fiołki mają wyglądać. Tutaj akurat jest część kwiatków, które już przekwitają i jak już zupełnie będą nieładne, ja po prostu je delikatnie albo uszczykuję, albo po prostu obcinam. To zależy po prostu, jak mi jest łatwiej. No, jak mam dłuższe paznokcie, to z powodzeniem mogę takiego kwiatka uszczknąć. O, dajmy na to tego. No, o, akurat się oderwał i właśnie w taki sposób uszczykuję kwiatki, żeby po prostu ładnie i estetycznie taki fiołek wyglądał. Jeżeli zatem zakupisz sobie już fiołka afrykańskiego, oczywiście zdrowego, jędrnego, bez żadnych szkodników czy oznak chorób grzybowych, to musisz wiedzieć, że fiołki afrykańskie mają płytki system korzeniowy i najlepiej rosną w sumie w płytkich donicach, prawda? Ja tutaj sobie używam takich, one nie są niezwykle ozdobne i fiołki bardzo ładnie się prezentują w takich donicach, więc z powodzeniem możesz sobie je wysadzać właśnie w takie doniczki. Nie lubią głębokich, ponieważ ten płytki system korzeniowy jest tak zbudowany, że w głębokich donicach jest podatny na gnicie, zbiera się tam po prostu więcej wody w podłożu, no i po prostu fiołki się nie udają w tych głębszych doniczkach, dlatego polecam właśnie te płytkie doniczki. Fiołek afrykański, tak zwany sempolia, w sumie to jest jego taka druga nazwa, pochodzi w sumie z ciepłych, prawda, rejonów, więc należy uważać, aby go czasem nie zaziębić. One nie lubią przeciągów. Jeżeli właśnie chodzi o stanowisko, to absolutnie nie można ustawiać je gdzieś w jakimś chłodnym pomieszczeniu czy w przeciągach. Oczywiście również i w drugą stronę. Nie można ich ustawiać na przykład na parapetach południowych, gdzie operuje bezpośrednio słońce na nie. One tego nie lubią. One lubią mieć widno i jasno, ale preferują światło rozproszone, absolutnie niepełne promienie słoneczne, no bo wówczas będą szybko przekwitać, liście będą ulegały poparzeniom słonecznym, a tego przecież nie chcemy w uprawie swoich, prawda, fiołków. Jeżeli chodzi o podłoże, no to czasami można je wymieszać nawet troszeczkę z piaskiem, żeby ta wilgoć, która się zbiera w podłożu, nie powodowała gnicia systemu korzeniowego i właśnie liści, bo fiołki afrykańskie są bardzo podatne na gnicie liści właśnie tutaj przy glebie. Tu przy styku z glebą ja nie mam w sumie jak tego pokazać, bo one są dosyć kruche te liście i nie chcę ich połamać, ale one są właśnie narażone, jak podlewamy je z góry, tutaj właśnie na gnicie u podstawy liści. No a jak doprowadzimy do takiego gnicia, to nasz fiołek może bardzo szybko zginąć. One nie lubią właśnie przelewania. Drugim takim bardzo ważnym aspektem w uprawie fiołków afrykańskich jest ich podlewanie. Preferowane jest podlewanie w taki sposób, że nalewamy wodę do podstawki i on sobie tą wodę od spodu spija. Ja powiem tak, jest to system w sumie tak ogólnie proponowany, no ja powiem szczerze, ja podlewam swoje fiołki od góry z tego względu, że jak podlewam je do podstawki, to one się nie nawodnią tak jak potrzeba i wtedy liście nie są takie jędrne. Ale ja podlewam je w taki sposób, że nie leję bezpośrednio pod nasadę liści, tylko na przykład leję tutaj po środku
doniczki, tutaj gdzie w ogóle się ta woda nie styka z liśćmi. Ja tutaj mam taki dołek, nawet już mi się zrobił właśnie od podlewania. Ja nie wiem, czy go będzie dobrze widać. Spróbuję go pokazać. O, i ja tutaj nalewam wodę właśnie w to miejsce i ona bardzo szybko wsiąka w podłoże. Nasada liści nie ma okazji z tą wodą się zetknąć, a są dobrze nawodnione. Ale to jest mój system podlewania, taki mój indywidualny system podlewania, bo jak pewnie wiesz, jak się interesujesz uprawą fiołków, no to zazwyczaj podlewa się je do podstawki. Ja tego nie robię, bo jak mówię, moje fiołki niezbyt się napijają, ale bardzo ostrożnie właśnie je podlewam. Zresztą, jeżeli chodzi o uprawę kwiatów, strączyków, to ja bardzo wiele rzeczy robię po swojemu, bo wiele rzeczy gdzieś tam proponowanych mi się po prostu nie sprawdza. Dlatego ja sobie testuję, oczywiście uważając na to, żeby zachować warunki odpowiednie dla danego rodzaju rośliny i powiem, że akurat to mi się udaje. Fiołki mi się bardzo udają, są zdrowe i nie miałam jeszcze przypadku, żeby jakikolwiek fiołek mi zgnił. Tylko tutaj jest bardzo ważna sprawa, podobnie jak przy uprawie storczyków, żeby dać zupełnie ziemi przeschnąć przed kolejną porcją nawodnienia. Absolutnie nie może być mokra ta gleba cały czas, prawda? No bezpośrednio po podlewaniu tak, ale potem nie. No i wtedy fiołek po prostu będzie ładniej rósł. Czasem warto go po prostu podlewać mniej niż za bardzo. On bardziej zniesie suszę niż po prostu przelanie. Dlatego tak ważny jest system nawadniania, bo fiołek jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo podatny na przelanie i gnicie. Jeżeli zacznie już gnić taki jeden listek u nasady, no to zaraz gnije cały fiołek afrykański. Do tego nie można absolutnie dopuścić. Ja te fiołki uprawiam tak do marca, akurat na południowym parapecie, ale wówczas to słońce nie operuje mocno i one sobie po prostu tam świetnie rosną i jak widać im to służy. Z tego względu, że stały na południowym parapecie, teraz tak pięknie kwitną. No ten jest akurat w trakcie pięknego kwitnienia, ten dopiero zaczyna. Również ma mnóstwo tutaj pączków, więc ten też ma jeszcze pączki, więc mam nadzieję, że w pełnej krasie pokażą się tutaj jako dwa piękne pióropusze kwiatów. No ja chciałam Wam teraz właśnie pokazać, jak uprawiać fiołki afrykańskie, z tego względu, że rozpoczyna się wiosna i to jest naprawdę doskonały termin na przykład do rozmnażania fiołków. A fiołka afrykańskiego bardzo łatwo rozmnożyć z liścia. Po prostu bierze się takiego liścia, obcina, wsadza do ziemi, można go przykryć, prawda, folią i po prostu sobie tak czekać i on tak powinien po dwóch miesiącach, około dwóch miesięcy powinien już nam nawet zakwitnąć, bo te młode szczepki dosyć szybko zakwitają. Te fiołki są dosyć stare. To są dwa egzemplarze. Ten jeden, ten jest młodszy. Jak widać są już dosyć wiekowe, potwornie rozrośnięte, bo ten jest naprawdę duży. I w sumie ja go przesadzałam rok temu. Na razie go nie będę przesadzała. Ja go przesadzę dopiero jak zupełnie przekwitnie, bo wiadomo, kwitnący kwiatów się nie przesadza, a generalnie przesadzamy fiołki afrykańskie co roku. Więc ja mu po prostu dam czas na przekwitnięcie i wówczas wysadzę go do nowego podłoża, bo on w tym podłożu już jest tak około roku, ponad rok. To jest bardzo ważne, żeby przesadzać kwiaty z tego względu, że one czerpią sobie nowe składniki pokarmowe z gleby. Tamta gleba już jest wyjałowiona i jeżeli przesadzimy do nowego podłoża, po prostu będzie nam piękniej kwit. Nawet można w tą samą doniczkę, tylko po prostu ją wymyć i wymienić tylko ziemię i podłoże. Jeżeli chodzi o czyszczenie liści takiego fiołka afrykańskiego, to te listki mają, prawda, tutaj na powierzchni taki mszek. Absolutnie nie należy ich spryskać, nie należy ich zraszać, ani nie należy absolutnie ich nabłyszczać. Ja po prostu czyszczę takim pędzelkiem przeznaczonym specjalnie do czyszczenia tych listków. Może to być zwykły pędzelek taki, którym się maluje na kartce papieru i nawet lepszy jest, jak jest dłuższy, bo jest po prostu wygodniej tym czyścić. Oczywiście ten pędzelek dobrze jest potem umyć, bo jak się osadza kurz na tych fiołkach, no to wiadomo, ten pędzelek będzie brudny. Tak się czyści. Absolutnie nie zraszamy fiołków afrykańskich, bo po prostu ten kwiatek zgnije. On lubi wilgoć, owszem, ale on lubi taką wilgoć, która panuje wokół niego, więc można również postawić podstawkę na keramzycie. Na ten keramzyt
Nalać wody i po prostu ta woda parując będzie tworzyła wspaniałą, wilgotną atmosferę dla wzrostu fiołka. Ja nie mam takiej potrzeby, bo te moje fiołki stoją bardzo blisko akwarium. Tak więc wilgoć w powietrzu mają naprawdę zapewnioną. Ja nie mam akwarium zupełnie przykrytego, więc ta wilgoć z powodzeniem sobie z akwarium paruje i całkiem możliwe, że dlatego one również tak pięknie kwitną. Mają widno, mają wilgoć, ja podłoża im nie przelewam. I powiem szczerze, że praktycznie kwitną bezustannie. One jak przekwitną, no to mają około miesiąca bodajże przerwy i powtórnie wypuszczają nowe kwiatki. Jeżeli kwiatki się długo nie pojawiają, to jest taki patent, żeby uszczyknąć po prostu tutaj tą rozetę liściową. I powiem szczerze, że tego pobudziłam właśnie w ten sposób. Nie chciał mi dość długo kwitnąć, ja po prostu uszczyknęłam tutaj rozetę kwiatową ze środka delikatnie, prawda? Delikatnie te dwa, trzy takie najmłodsze listeczki, no i wówczas pobudziłam go w ten sposób do kwitnienia. Ale stosuję to tylko wyłącznie wtedy, kiedy jest egzemplarz zbyt uparty i nie chce zakwitnąć. A zdarza się to często, jeżeli kupimy fiołka ze sklepu, ten fiołek przykwitnie, no i potem coś mu tam, prawda, odbija, kaprysi i nie chce kwitnąć. No i ja po prostu tutaj usuwam rozetki liściowe i wówczas fiołek tak do miesiąca czasu pokazuje sobie pąki kwiatowe. Ale to też jest mój sposób taki sobie. Ja sobie go gdzieś tam kiedyś, prawda, poznałam i właśnie w takich wypadkach stosuję i sprawdza się znakomicie. Absolutnie roślinka to nie odczuwa jakoś negatywnie, nic się z nią złego nie dzieje, a wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Fiołka afrykańskiego również należy nawozić, ale nawozimy go od wiosny do jesieni, co 2 tygodnie. Tak jak już wspominałam, fiołek afrykański nie lubi zimna, nie lubi przeciągów i na przykład jeżeli kupisz go zimą, to musisz go bardzo dokładnie okryć, przenosząc na przykład ze sklepu do samochodu czy do domu, no najlepiej samochodem, no bo idąc do domu jakiś tam kawał drogi, to po prostu taka roślinka może nam zmarnieć. Dlatego polecam okrywanie, a najlepiej kupować wiosną, kupować latem, z już jakąś częścią rozwiniętych kwiatów, oczywiście z zapasem pąków, żeby ta roślina nie przekwitła od razu, tylko jeszcze miała możliwość kwitnięcia na nowych pączkach. Tutaj jak mówię, one będą sukcesywnie przekwitać, ale nie chcę za bardzo dotykać, bo roślinki tego nie lubią, a szczególnie kwiaty, prawda, bo mogą opadać. Ma jeszcze sporo tutaj młodych pąków, tak jak i tam od spodu również wychodzi akurat temu fiołkowi mnóstwo młodych pączków. Także na pewno będą kwitły razem, na pewno będzie piękny pióropusz i również tego fioletowego, i również tego różowego. Ja tutaj sobie wsadziłam 2, prawda, bo to jest dosyć długa doniczka i z powodzeniem można sobie robić takie właśnie kompozycje, które nie dość, że wyglądają przepięknie, no to takie fiołki tworzą sobie tutaj taką symbiozę, doskonale rosną i naprawdę sobie nie wadzą. Oczywiście możesz sobie robić takie kompozycje z 3, z 4 fiołków, prawda, w większych donicach. To wygląda naprawdę przepięknie, ale równie dobrze można je uprawiać pojedynczo i porozkładać sobie w domu, w jakichś takich miejscach widocznych, no bo to są naprawdę bardzo ozdobne kwiaty i niskie, dlatego świetnie nadają się na parapety, tam gdzie nie chcemy mieć na przykład wysokiego storczyka, ale właśnie niskie fiołki afrykańskie. One się właśnie świetnie nadają na takie parapety. Powiem tak, ja sobie nie wyobrażam domu bez fiołków afrykańskich. Być może to są takie kwiatki babcine, ale są niezwykle dekoracyjne. Zresztą, prawda, jak widać, no są przepiękne. Przepiękne, na przykład ten różowy z tymi żółtymi oczkami. Zresztą ten fioletowy też ma żółte oczka, ale on dopiero będzie się rozwijał i te oczka dopiero pokaże. No ale jak mówiłam, mnóstwo jest różnych wariantów, mnóstwo jest kolorów do wyboru na rynku. Wybór zależy tylko od Ciebie. Jaki preferujesz kolor, prawda? Możesz mieć zestaw fiołków pastelowych. Ja lubię dosyć wyraźne kolory, więc na przykład taki róż z fioletem, no to jest przewspaniałe dla mnie połączenie, ale również można sobie, są takie fiołki białe z nalotem różowym. No są naprawdę różniaste i wybierasz sobie jakie chcesz. Tak więc nie obawiaj się fiołków afrykańskich, mimo że one tak naprawdę nie są proste w uprawie, bo bardzo łatwo ulegają gniciu w związku z przelaniem i w związku ze zmoczeniem nasad liściowych. Dlatego ja mówię, że to podlewanie jest preferowane do podstawek. No ja tego nie robię, bo moje fiołki jakoś nie mogą pobierać, mimo że tutaj jest kilka dziurek tej wody spod spodu.
Tak więc ja je podlewam tym swoim sposobem. Oczywiście ty będziesz podlewać, jak będziesz uważać za słuszne. Ja ci tylko po prostu sygnalizuję, że nie wszystko to, co jest pisane, nie wszystko to, co jest uznawane za jedynie słuszne, może być akurat właściwe. Ja nie podlewam na podstawkę, ja podlewam bezpośrednio na glebę, tylko oczywiście uważam, żeby nie moczyło tutaj tej nasady liściowej i naprawdę ta metoda mi się bardzo sprawdza. Ale mówię, to są moje metody, jak chcesz, to sobie będziesz eksperymentować, jak nie, to po prostu będziesz stosować te ogólnie zalecane metody podlewania na podstawkę. W sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o uprawę fiołków afrykańskich, które są naprawdę bardzo wdzięcznymi kwiatami, co cały czas powtarzam, może za bardzo się nawet powtarzam, ale gorąco zachęcam z tego względu, że są naprawdę przepiękne, a powiem szczerze, że tak chodząc po domach, no nie ma, naprawdę rzadko się spotyka je. Tak więc zachęcam Cię do uprawy fiołków afrykańskich, bo są bardzo piękne, wdzięczne i naprawdę nie są takie trudne przy zachowaniu odrobiny uwagi i przede wszystkim niemoczenia nasad liści. Do zobaczenia, pa, pa.